Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, jak dobrze śledzicie Speedrunna 3.0, to pewnie domyślacie się, że trafiłem na cheaterów. Ostatnio właśnie grałem z kilkoma. Okazuje się, że z jednym tutaj cheaterem w ostatnim odcinku przegrałem, ale też z jednym z cheaterów wygrałem i to z takim cheaterem prawie 2400, co jest ciekawe. Okazuje się, że też grałem z jakimś Niemcem, który również oszukał. No niestety na poziomie powyżej 2200 no, zdarzają się częściej ci oszuści, ale ja się tym nie przejmuję. A propos ostatniego odcinka, kiedy prosiłem o hejt, no to tak nie bez kozery o to poprosiłem, to tak na zasadzie motywacji troszeczkę dla mnie, żebym bardziej się spiął, jeżeli chodzi o te gry w speedrunie, żebym bardziej tłumaczył. Jest wiele czynników, dlaczego tak słabo mi ostatnio idzie i wiele partii przegrywam, ale pewnie sobie zdajecie sprawę, że czasem po prostu tak jest. Zmęczenie, sytuacja i tak dalej, może upały. Moi drodzy, teraz spróbuję spiąć 4 litery i mocno pograć tego speedruna. 2206 aktualny ranking, więc szukam sobie już przeciwnika na 10 minut, a przy okazji również przypominam, że 21 czerwca, czyli już niedługo, w środę o 19 razem z mistrzem krajowym Pawłem Kukułą będziemy opowiadać o intuicji szachowej człowieka kontra maszyna, można tak w skrócie powiedzieć. Będziemy opowiadać, na czym polega różnica właśnie gry komputera a człowieka i jak zyskać przewagę nad silnikiem podczas nawet analizy czy też gry. Będzie to troszkę ze sobą połączone. Darmowy trening, zapraszam serdecznie, i na którym też będziemy opowiadać o szachowym ekspercie. Linki znajdziecie w komentarzu przypiętym oraz w opisie. Gram troszeczkę inaczej, goniec G4. Tutaj zacząłem tak troszkę królewsko-indyjską. Oczywiście tego skoczka zbiję sobie na F3. Bicie pionkiem tutaj jest dobre z E. Można też oczywiście zbić z G, ale z E jest zdecydowanie trochę lepsze. C6, żeby trzymać te dwa pionki. Jeżeli przepcha, to przepcham. Jeżeli przepcha, to przepcham. Ewentualnie, jeżeli przepcha C5, no C5 to się raczej nie wydarzy, więc zbiję. Jest H4. Przeciwnik coś tutaj kombinuje. Skoczek D7. Będę starał się grać mocno. Wybaczcie, że już teraz sprawdzę gościa w ogóle, kim on jest. Kim on jest, ile partii, ojejku, dobra, zakładam, że jest normalny, przepraszam że za to stwierdzenie, ile on zagrał partii, 15, a, okej, okay. Spoko, ale w bulecie troszkę gra, 2400, dobra, FIDE 2379, no to niezły ranking, jeżeli to jest prawdziwy ranking jego, spoko. Zagramy posunięcie G6, wstawię gońca na G7, w ten sposób, czekajcie, jeszcze raz zerknę na gościa, czy on faktycznie ma taki ranking na żywo, tak się tutaj tym chwali mocno. Można to kliknąć jakoś, nie wiem. No ale zakładam, że 2370, spoko. Fajnie zagrać z kimś tak mocnym. Goniec G7 oczywiście. No i teraz moim planem będzie zrobienie roszady, którą już wykonuję bardzo szybko, i ewentualnie zagranie posunięcia E5, może ruch C5, hetman C1, taki typowy plan ataku na to skrzydło. No zagramy posunięcie E5, dlaczego nie, chociaż mogłem zagrać E6 i D5, to było bardzo, bardzo ciekawe. Zbijamy skoczkiem, żeby zachować przewagę pionków na skrzydle hetmańskim. Hetman E7 od razu uciekamy z opcji związania, jeżeli tak, to tak. Dobra, tu jest związanie, skoczek będzie chciał wejść, narobić mi szkód. Zagramy sobie wieżą, żeby pilnować pionka, bo jak skoczek E4 to hetman E6 na przykład. Schodzimy ze związań i grozimy wybiciem. Chociaż tak się zastanawiam, czy tutaj bicie nie jest też dobre, ale sobie to przeliczę. Chwila. Moment, ale jak ja zbiję tutaj, to on będzie mógł też odbić, ale bicie tu... No nie, tym skoczkiem nie podziałam. Dobra, zbijam pionka sobie na... zbijam pionka na H5. Takie komputerowe troszeczkę zagranie. Okej, on będzie chciał mi się tutaj wbić na pole D6. Pozwolę mu na to. Zagram D5. Jeżeli skoczek zagra na D6, to nie zagrał skoczek na D6.
Dobra, zagramy skoczkiem w takim razie. Poczekajcie, może taki ruch jest też dobry. Będę atakował gońca. Nie no, skoczek G6, żeby jednak troszeczkę króla wzmocnić. A po zagraniu takim właśnie mam takie zagranie jak H4. No wejście skoczkiem na F5 jest możliwe, jak najbardziej. Teraz tak sobie myślę, chyba zagram tą wieżą tu. Chociaż z drugiej strony to by się też chciało zagrać. Nie, to trzeba zagrać, bo groziło bicie tutaj i szach. Zagram twardo, bo jak wieża E1, dobra. Aha, takie buty. No to dobra, jeszcze mam opcję goniec na H8. Bo jakbym wybił, teraz takie są opcje. No dobra, są opcje dla przeciwnika. Zastanawiam się, co dalej. Może skoczkiem. Nie, może wieża na D7. Nastąpił szach, uciekam. Tu chyba nic nie ma. Wiem, że to szybko. A, jest jednak, podstawiłem. No dobra, mówi się trudno. Muszę wrócić. Muszę wrócić i po wybiciu wybiję. Co? Dlaczego on nie wybił? Wracam. No zagra wieżą. Co? Dlaczego on tak szybko gra? O co tutaj chodzi? Aha, teraz grozi wieża jeden. Dziwnie to wygląda, bardzo dziwnie. Ojejku, ja mam tu spore problemy, słuchajcie. No niesamowite. Naprawdę jest aż tak źle i aż tak dobrze zagrał? Nie no, jak zagram tu, to on mi zagra tak. A wtedy tu on zbije, ja zbiję. No nie, tu nic nie ma, tu przegrywam po prostu materiał strasznie. Aż tak źle, naprawdę Krzysztof, aż tak źle to się wszystko potoczyło. Jak zagram tu, to tu. No dobra, muszę chyba H5 zagrać. No jeżeli wieża E1, dokładnie, to może opcja zbicia, ewentualnie tutaj wszystko do końca i tu. No trudno. Nie, zbijam skoczka. Tracę hetmana za wieżę i lekką figurę. A nawet za więcej. Nie, no jeszcze mam takie zagranie. Albo takie zagranie. Ależ on szybko mi tutaj pogrywa. Bo jak zagram tu, on zbije, będzie miał ruch F4. Bardzo nieprzyjemny. Ha, zagram tak, to on mi w ogóle skoczka zbije, co ja w ogóle gadam. Dobra, skoczek zagrywa na E5, bo będę miał opcję. A, dlaczego tak szybko? Ten speedrun 3-0 jest bardzo dziwny. Mam takie odczucie. Albo on gra bardzo dobrze, albo ja gram bardzo słabo, albo gram znowu z silnikiem. No to jest przegrana, bo już ucieknę tutaj, to on mi zbije szybko tu. No, zbił bardzo szybko. Dobra, ja poddaję tą partię. Od razu analizka. Szybciutko analizka. Przegląd sobie zerknijmy. Czy ja zagrałem to aż tak fatalnie? Gość ma dokładność 91. No dobra. Zerknijmy, gdzie ja poważne błędy popełniłem, ale dobra, H4 niby dziwny ruch, ale taki trochę komputerowy, co nie? Nie chcę tutaj nikogo podejrzewać, kurczę, ale goniec E2 to nie znaczy, że zawsze trzeba grać perfekcyjnie kompem. Gdzie ja tutaj popełniłem błąd? Jakoś tak bardzo szybko pograł. Wieża D1, pokazuje wieża D1. Tak, pokazuje wieża D1. No a to jeszcze powiedzmy, to są posunięcia, które są do ogarnięcia. Hetman E6, wieża tu. Skoczek E4. Ten ruch jest zły z jego strony. No bicie. On C5 też jest zły. Mój zły. Skoczek G3. Nie no. Wygląda to generalnie czysto, tylko ja się chyba tu zacząłem gubić. Nie jest tak źle. Nie mam pojęcia, ale jak szybko jakoś wrócił na G5. Zobaczcie, jak szybko wrócił na G5. Czy człowiek tak potrafi zagrywać? To jest bardzo dziwne. Wieża D7, no to mój gruby błąd oczywiście. Wykorzystany skoczek H6, uciekam królem. Goniec, dobra, hetman tu. Zobaczcie, co się dzieje. Człowiek to by tak z reguły bardzo szybko zbił, co nie? On zagrał? Też źle zagrał. Hetmana D2 zagrał. Skoczek G4 mógł. Dziwne. Hetman
Wieża wróciła, skoczek G4, H5, wieża, no i zbiłem na H4, na G4 bicie. Skoczkiem trzeba było. Hetman D4 bardzo szybko, tutaj, no F4, tak, no i w sekundę na D7. Wybaczcie za to małe zamieszanie, ale strasznie to jest dziwne. Chwila, muszę tutaj gościa jeszcze przepatrzeć, bo że też muszę tracić czas na takie rzeczy, no. 2335, 19 czerwca, porażek jedna, no nie no, wygląda to chyba wszystko okej. On też gra, zobaczcie, że gra innym tempem. Nie ma, jeden remis. Dobra, nieistotne, kurczę, no nie chcę się skupiać tutaj, już nie wiem. No jak mu zablokują konto, to znaczy, że oszukiwał, a jak nie, to nie, no nie wiem. Albo źle pograłem, nie mam pojęcia. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. 2200 ranking. Obiecałem wam skupienie, więc będę się tego starał się trzymać. Jest C5, gramy D5. A czekajcie, no już, po prostu teraz już muszę zerknąć, z kim gram znowu, nie? No tutaj wygląda dobrze. Partii 135. 16 porażek. No okej, wygląda tutaj. Tutaj to już wygląda prawidłowo. Dobra, gramy skoczek F3. Jeżeli zbije, to skoczek C3. Można grać G6 oczywiście, bardzo różnie. Hetman C2 do E4 będziemy próbować dochodzić. Któż to wie, jak to się potoczy. Ale z tymi cheaterami grać to naprawdę, no nie jest to przyjemne. No wcześniej, tak, pisaliście mi w komentarzach, że grałem z cheaterami bardzo często i to się potwierdza. Ja nie zwracałem po prostu już teraz na to uwagi. Tutaj biję wszystko do końca. Bardzo ciekawy wariant. Mam nadzieję, że go dobrze pamiętam. Tutaj wszystko do końca zbijamy. Okej, wyprowadzamy skoczka i po takim ruchu jest bodajże E4. D4 od razu gram i królem zbijam gońca. Okej. Tutaj gram G3. Gram G3, żeby schować króla. Okej, chowam króla, wstawię naturalnie wieżę na E1. Jeżeli taki ruch, to taki ruch. Już można było wieżę też wstawić na E1. Pozycja bardzo, bardzo ostra, bardzo ciekawa. Tyle, że ja mam pionka więcej. Jest skoczek na E4, to ciekawe. Zagram wieża E1 i wymuszę na nim bicie. Teoretycznie będę bronił dalej pionka. Czy to będzie dobre? Nie wiem. Wydaje mi się, że jest to dalej skomplikowana pozycja. Oczywiście muszę uważać na to, że wieża mi spogląda na skoczka. No ale naturalnym moim planem będzie, no nie wiem, zagranie pionkiem może na A4, może wyprowadzenie gońca, może tu, no może najpierw H4 i gońca na F4. Dosyć twardo będę chciał tutaj stać. No ale teraz on musi coś zrobić, on raczej musi tego skoczka wybić. Nie wybił tego skoczka, ale sprytnie, słuchajcie, już wiem o co mu chodzi. Dlatego, że jak ja zbiję tutaj i on zbije, to będzie miał opcję bicia z tempem. Dobra, zagramy H4, dlatego żeby się zakotwiczyć gońcem na F4. Faktycznie nie mogę tego skoczka wybić. Teraz dopiero to dostrzegłem, bo nawet jak on wybije, nie mogę odbić tą wieżą, bo stracę hetmana, więc najpierw zagram gońcem. O, teraz zagram gońcem, przytrzymam tego pionka i przesłonię wieżę. Oczywiście muszę się liczyć z tym, że stracę tutaj, że on poświęci, ale teraz przynajmniej jest opcja bicia na E4. Źle! Krzysztof, źle zagrałeś! Mogłeś zbić na D5 i po wybiciu tutaj z szachem i wybicie skoczka. Zagrałem za szybko znowu. Ale ja się będę sam karcił, słuchajcie, mam nadzieję, że dla was to będzie nauka. Postaram się tutaj, no mówię, już skupiać, ale no jak widać, nie bardzo mi to wychodzi. Gram tak, żeby po wybiciu mieć opcję bicie hetmanem, chociaż on jeszcze skoczkiem może mi wlecieć.
I tutaj może mi wlecieć. Co ja w ogóle robię? Znaczy, jak wejdzie tutaj, nie wleciał. Może jednak pionkiem. Pionkiem jednak zbije. Hetman będzie spoglądał sobie na G6. Zbije pionkiem, żeby ten skoczek nie miał mi tutaj opcji, żeby wejść do mojego obozu. Ok, zagram hetmanem na G6. Będę też miał opcję na pionka. No nie, no to widać ewidentnie, że to gra człowiek. W pozycji skomplikowanej popełnia błędy. Chociaż tyle dobrego. Dobra, tutaj. Czy wprowadzenie wieży będzie ok, czy zbicie pionka? Tak się bardzo zastanawiam. Szybko, bo też jest taka ciekawa opcja. Albo. W sumie to nie wiem. Ale dobra, zagrajmy po ludzku. Zbijmy pionka. Jak dają pionki, to bije pionki. No i hetman G4, żeby przetrzymać tutaj gońca. Trzymam punkt E5, więc też jest dobrze. No, wieża się wzmacnia, to jest naturalna rzecz. Okej, no to idę pionkiem A4. Może się uda go doprowadzić nawet do A6 nie, i będzie on musiał tutaj na to spoglądać. Okej, będzie miał taką opcję. Hetmanem będzie miał taką opcję, to mnie bardziej martwi, więc chyba zagram tak. Skoczkiem przejdę i tutaj będę atakował, żeby on mi nie związał tutaj króla. Znaczy skoczka, i teraz zagram król H2 po szachu tutaj. Oczywiście tym pionkiem się aż tak mocno nie przejmuję, aczkolwiek może powinienem. Okej, idę pionkiem A5. No skoczek może wlecieć, narobić szkód. Wybił. Skoczek wleci. I tu będzie okej. No tak nie mogę, od razu muszę chyba zejść. Aha, skoczek wleci i tu będzie opcja. Dobra, tak. On zbije mi pionka. Ja ucieknę. Dobra, gram tak. Oddaję tego pionka, ale potem będę zerkał też na tego pionka. A mój pionek zaawansowany może mieć jakąś tam opcję dobrą, ale no, wymiana hetmanów to myślę, że będzie ok. Jeżeli on mi wybije i wybije, to też będzie miał opcję wybicia tutaj. No, będzie miał, no. Trudno. To podejdę królem do centrum. Tymi pionkami myślę, że się zajmę łatwo, w miarę. Goniec pilnuje pola C1. Na oko wygląda dobrze. Wymiana, to jest. O, tutaj. Aha, jakoś tracę. Król E4. Król E4 trzeba zagrać. Dobra, no jakoś tracę. Trudno, ale ten goniec mój jest dobrym obrońcą. Król jest w centrum, to może być rekompensata. W ogóle jak tak by się udało zagrać, ale już się nie uda. Muszę chyba tutaj. Muszę tutaj. Król musi powalczyć z pionkami. Aha, bo on będzie miał taką szybką opcję. I goniec mi nie obroni. Nie przemyślałem tego. Będę musiał chyba tak zagrać. Tak. No dobra, idę królem na C4, będę bronił pionka. Ale to będzie tak bardziej opcja remisowa. Chyba. Jak się uda mi tutaj zagrać królem, to już będzie dobrze. Albo pionkiem nawet, słuchajcie. Pionkiem. A6. Dobrze. Tak zagramy, żeby goniec powalczył. Żeby postraszył. Ja tu gram na wygraną, żeby była jasność. Chociaż mogłem G4 też zarzucić gościowi, ale no, on najwyżej co może do tego pionka zbić, który nie jest istotny w tym momencie. Dobrze zagrał. On dobrze zagrał, słuchajcie. Dobra, gram G4. Gram G4, żeby nie wpuścić teraz króla, bo nie mogę zbić tego pionka. Muszę trzymać gońcem tutaj. Jak z. O, cholipka. Wiecie, o co chodzi? Nie zauważyłem, że on może zagrać tutaj. Królem tam trzeba było grać. O, cholipka. Kryzys w speedrunie 3-0. No jeszcze oczywiście jak zbije, on zagra tam, ja odejdę. Powiedzmy tu. Dobra. Nie ma co liczyć. Okej. Tak, no tutaj.
No tu. A to i tak. Aha, nawet tak się obronił. Dobra, F4. Nawet tak się obronił. Spoko. No ale on ma przywiązane wieże. Dobrze, że mam tu pionki. Przewagę pionków. To jest bardzo ważna informacja. Tak. Tak, szukam opcji, żeby zagrać tu, bo on nie będzie mógł zbić, bo bije wieżę. Jak zagram tu, wezmę kolejnego pionka. Król nie ma tutaj żadnej opcji. Mega ciekawa. Co? No to gram tutaj, tutaj, tutaj. Tu, tu. Wygrywam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Co ty zrobiłeś, gościu? Wygrywam czy nie? No, szacha mi da. Tak, on musi tu. Ja tu. On tak. Nie wygrywam. Nie wygrywam. To jest remis. Ale jaja. No bo tak. To jest chyba remis. Jeden ze śmieszniejszych remisów, jaki w życiu zagrałem. No on musi wrócić. No ja tak. I co teraz? No chyba, że on się... Ha, dać mu szansę pomylić się. Król? A co, teraz może tak w ogóle? No zagramy. Bo to nic nie zmienia, jak on wybije. Może się jeszcze pomyli, może jakaś sekwencja taka będzie i podejdę tutaj. Nie pomyli się. Może tak w ogóle teraz? O, właśnie! Jego wieża będzie ograniczona, F6! Jego wieża nie będzie miała opcji takiej. On musi pilnować tego pola. Tutaj, tutaj. I ciasno, i król mu przeszkadza. Pomylił się. Pomylił się. Słuchajcie, gram potem tu i doprowadzam pionka. Ale jaja, ale partia. Nie, nie pomylił się. Nie, poczekajcie, mam opcję taką przecież. Dobra, chwila, Krzysztof, myśl. Bo jak zagrasz tu, on tu. Ja znowu tu, on wróci. A jak teraz tu, to nie może zbić przecież. Jak tu. Poczekajcie, tak. Tak, dorabiam hetmana, on bije wieżą, idę tu. I teraz tak, on gdzieś tam zagra, nie wiem, królem. Ja, no właśnie, królem tu zagra. Dorobię tu i on zagra mi tu i zablokuje mi króla. A, i pójdzie tędy, jeszcze wygra w ogóle. A, no właśnie. Nie mogę tak zagrać. Tak. Nie no, co ja gadam, bo on zbije. Tak. 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 On wróci. Będę stał królem tutaj, tylko że to nic nie zmienia. Może tak? Jakiś cugcwang? Nie wiem, czy to coś daje kompletnie. Ale nie, chyba nie wygrywam jednak. Ajajaj. Ale końcówka ciekawa. No właśnie, i problem polega na tym, że jak pójdę tu, to będzie mnie cały czas szachował. Bo ten pionek jest moim atutem, jeżeli wieża by się wymieniła za pionka. No i on z powrotem na E8. Tego nie zauważyłem. No dobra. Remis. Remis. Ale przynajmniej bardzo ciekawy. Okej. Zerknę szybko. Zakładam, że miałem lepszą. Zaraz silnik to potwierdzi, mam nadzieję. Tak, skoczek E4, dobra, wieża.
No, miał nawet lepszą teraz. A, to takie minus coś tam to bez chyba większego znaczenia. No właśnie, tutaj zobaczcie, tego ruchu nie. Ten ruch przeoczyłem. Skoczek D5. Znaczy po ruchu dopiero zauważyłem. Proste to było. Tak. Hetman. Skoczek, bicie. No właśnie, Hetman G6. Tu u niego się powinno sypać. A skoczek G5, no też tak można było trochę lepiej pograć faktycznie. Hetman G4, żeby pilnować. Zbyt zachowawczo, Krzysztof. No A4 poszło, D4. Należało wybić jednak, co? Trzeba próbować wybijać te pionki. A5, bicie, bicie. Wyrównało się naprawdę? I co to jest tak? Aha, bo on po prostu... Ja tego nie zauważyłem. Okej, finalnie. Dobrze, tak, ale cały czas tutaj taką remisową pokazuje. Pytanie, czy... A6 każe grać. Ha, żeby tu wymienić i... Dobra, żeby tego pionka wymienić za te dwa pionki. Poszedłem królem chyba zbyt ambitnie. On zagrał tak. No właśnie, tutaj król B6, nie? Ale to też szach mnie odpędza. Poszło tak. A król B6 trzeba było chyba, ale to nie ma chyba jakiegoś znaczenia ogromnego. To on tu miał szansę wygrać, a nie ja. Zobaczcie, no niby tracę tutaj wieżę, a silnik cały czas mówi, że jest opcja. A, i po tym ruchu jest, jednak nie jest wygrana, tylko jest remis. No dobra, no to chyba taka partia czysta, no, remisowa. Bardzo ciekawa przynajmniej, mega ciekawa. Pierwszy raz coś takiego w ogóle grałem. Na pewno w speedrunie. Pouczająca. Pouczająca też pewnie partia, jeśli chodzi o obronę. Moi drodzy, dziś chyba na tyle. Speedrun 3.0 nie jest zakończony. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej tym razem. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w środę o 19 na darmowym treningu. Pozdrawiam. Wszystko macie w linku i w opisie. Pozdrawiam. Cześć.